Anna Kurzempa, dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu Zdrowie w Twoich Rękach realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. A dziś powiemy o centrach zdrowia psychicznego, które powołane zostały jesienią tego roku, a wpisują się w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. W naszym studiu Małgorzata Bartoszek, rzecznik Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Michał Jedliński, dyrektor samodzielnego publicznego szpitala specjalistycznego w Chełmie. Witam serdecznie. Witam. Właśnie w Chełmie to jest jedno z tych miast, jeden z tych szpitali, gdzie zostało powołane takie centrum zdrowia psychicznego czy od czasu kiedy zaczęło działać, czyli od jesieni, już widać, że była potrzeba stworzenia takiego miejsca. E, tak, taką potrzebę zauważyliśmy w szpitalu w Chełmie już znacznie wcześniej, od 2014 roku. Funkcjonują wszystkie niezbędne komórki organizacyjne i zostało wprowadzone jednolite zarządzanie tymi komórkami w ramach zakładu zdrowia psychicznego w szpitalu. I w tym momencie po prostu weszliśmy bardzo płynnie w centrum zdrowia psychicznego, w nowy sposób opieki psychiatrycznej już promowany centralnie. Czyli wcześniej opieka oczywiście była sprawowana, ale inaczej zarządzana. Tak, dokładnie. To znaczy w szpitalach, które nie miały wszystkich komórek organizacyjnych lub na przykład, e, lub na przykład miały podzielone zarządzanie takimi komórkami organizacyjnymi, e, musiały one dokonać zmian organizacyjnych wewnątrz e, swojej placówki. Natomiast u nas to wszystko funkcjonowało już od 2014 roku. E, dokładnie ten sam sposób jak Centrum Zdrowia Psychicznego e, aktualnie. Natomiast e, w tym momencie mamy już program pilotażowy, e, mamy inne finansowanie, mamy punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne. Mm. Za chwilę o Dobrze. szczegółach powiemy. No właśnie y, mamy program pilotażowy, czy taki można powiedzieć program na próbę i w tej chwili on jest prowadzony w dwóch placówkach. W na terenie województwa w dwóch placówkach, w szpitalu w Radzyniu Podlaskim od 1 września i w szpitalu w hełmie od 1 listopada. Na terenie całego kraju y, taki program realizuje 29 placówek medycznych. Trzeba było spełniać określone kryteria dość, aby, surowe. dość surowe, aby się zakwalifikować właśnie do realizacji tego programu pilotażowego. Ja przypomnę, że te 29 placówek będzie realizowało świadczenia w tym zakresie do końca czerwca 2021 roku. I potem jeśli się program jeśli się sprawdzi, sprawdzi ten model? To z założenia taka opieka ma być realizowana na terenie całego kraju. Oprócz Hełma, taki program realizuje szpital w Radzyniu. Popatrzmy, jak wygląda ta placówka na miejscu, jak funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego. My tę potrzebę widzieliśmy już od kilku lat, od 2014 roku. Coś w ramach takiego centrum działało już wówczas i realizowaliśmy kompleksową opiekę psychiatryczną nad naszymi pacjentami. W 2017 roku pojawiła się możliwość ubiegania się o uczestnictwo w pilotażu i taki akces jako szpital w nie zgłosiliśmy. Bardzo wysoko oceniono nasze możliwości i zostaliśmy zakwalifikowani na dosyć wysokim miejscu w rankingu pilotażowym od września 2018 roku realizujemy kompleksowo ten Pilotaż, czyli kompleksowo realizujemy opiekę psychiatryczną dla naszych pacjentów. Zasada narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego, główną zasadę, że pomoc ma być jak najbliżej pacjenta, czyli odwrócenie zasady dużych ośrodków szpitali psychiatrycznych, które były gdzieś tak oddalone niekoniecznie w głównych miastach przesunięcie do małych ośrodków, oddziały psychiatryczne połączone, włączone w funkcjonowanie szpitala ogólnego i do tego kompleksowość opieki, czyli poradnia, zespół lecznictwa środowiskowego. Leczymy wszystkie kategorie zaburzeń psychicznych, głównie tzw. choroby psychiczne, do tego zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne. Warunkiem też funkcjonowania w pilotażu jest, było utworzenie punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, który jest czynny od 8 do 18 każdego dnia. Pacjent praktycznie nie ma problemów z dostępnością do lekarza. Pilotaż też obejmuje, że pacjent zgłaszający się do PZK w ciągu 72 godzin musi otrzymać opiekę medyczną. Takie są warunki pilotażu. I wtedy jest, postawiona jest tak zwana medyczna ocena stanu psychicznego i w zależności od tego, co się dzieje z pacjentem, otrzymuje ofertę no, zależną od swojego stanu zdrowia. Docelowo też jest tak, że nie musi się zgłosić sam pacjent. Może zgłosić się rodzina z problemem medycznym. Naświetlić problem medyczny i wtedy uzgadniona jest strategia postępowania. Co jest jeszcze ważniejsze, to mamy taką nadzieję, że po pozytywnej ocenie tego pilotażu, taki sposób opieki, sprawowania opieki nad pacjentem może być realizowany w całej Polsce. Czyli mniej instytucji, więcej na rzecz pacjentów, to jest przede wszystkim cel tego programu. Centra zdrowia psychicznego mają za zadanie objęcie kompleksową opieką psychiatryczną osoby dorosłe z danego obszaru zabezpieczenia. I tutaj mamy na myśli różną opiekę psychiatryczną, i doraźną, i w trybie ambulatoryjnych, czyli w poradniach specjalistycznych, i w oddziałach dziennych, stacjonarnych. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o tą opiekę środowiskową, czyli chodzi tutaj o troszkę inny model sprawowania opieki nad pacjentem. Wychodzenie już z tego, tak jak dotychczas, z tej opieki pacjenci byli leczeni na oddziałach stacjonarnych, oddziałach zamkniętych często, a teraz ta opieka ma się przenieść, opieka nad pacjentem i nad rodziną ma się przenieść do domu. Tutaj stawia się na model opieki środowiskowej. Jak to wygląda w praktyce, panie dyrektorze? Zgłasza się pacjent do takiego punktu koordynacyjno-konsultacyjnego. Co się dalej dzieje? Teraz wygląda to w ten sposób, że jest zamiast rejestratorki, jest profesjonalista. I w związku z tym pacjent, który przychodzi, potencjalny pacjent, który przychodzi, trafia zamiast do rejestracji do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego. Tam zostanie wykonana ocena jego potrzeb, zostanie wykonany wstępny plan, wstępny plan, leczenia, plan pomocy, pomocy. E, terminy jej udzielenia. Jeśli jest to przypadek nagły, oczywiście w ciągu 72 godzin zostanie udzielona właściwa, adekwatna do, do potrzeb pomoc. Czy taki chory jest prowadzony za rękę, można powiedzieć? Tak, oczywiście. Otrzymuje wszelkie wsparcie. Również pomagamy mu skontaktować się z pomocą społeczną, jeśli to jest potrzebne, z odpowiednimi lekarzami innych specjalności, jeżeli występują również somatyczne skorzenia. I w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego działają różnego rodzaju formy pomocy. Już tu troszeczkę o nich powiedzieliśmy, jak to od strony szpitala wygląda. Mamy oddział i dzienny, i stacjonarny. Jak ta opieka wygląda? Są oczywiście oddziały stacjonarne, męski, żeński. Jest oddział dzienny, który funkcjonuje od 9 do 15. Jest również ambulatoryjna opieka specjalistyczna wraz z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym oraz zespoły lecznictwa środowiskowego, czyli udzielanie pomocy w miejscu zamieszkania pacjenta. Czyli docierają Lekarze czy terapeuci docierają na miejsce. Zgadza się tak. Lekarze psychiatrzy nie mają wątpliwości, że powołanie Centrum Zdrowia Psychicznego to jest krok w dobrym kierunku. Mówił nam o tym pan doktor Artur Kochański, prezes Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego w Lublinie tym bardziej, że osób z chorobami czy problemami psychicznymi stale przybywa. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w Polsce to jest średnio około 23,4% naszej populacji, więc co czwarty z nas można powiedzieć jest to zróżnicowane na, na mapie naszego kraju ponieważ są takie województwa jak na przykład łódzkie gdzie to dochodzi do 30% no i jest takie, są takie jak podkarpackie gdzie jest niecałe 20% więc, więc jakby widzimy tutaj różnice ale generalnie można mówić o bardzo dużym rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych w naszym kraju mówimy o, o zachorowalności w ciągu życia najczęstszą grupą wśród tych zaburzeń to są zaburzenia związane z używaniem Substancji psychoaktywnych, czyli alkoholu i narkotyków. Na drugim miejscu są zaburzenia lękowe, na trzecim miejscu zaburzenia depresyjne. Wszystkie te zaburzenia, można powiedzieć, są jakimś wyznacznikiem tej zmiany cywilizacyjnej, tych wszystkich przemian społeczno-gospodarczych, z którymi mamy do czynienia. Tempo życia, to, że my. Coraz gorzej sobie z tymi zagrożeniami radzimy, albo wybieramy niewłaściwe sposoby radzenia sobie, no powoduje, że nasze zdrowie psychiczne jest coraz bardziej nadwyrężane. Centra zdrowia psychicznego to jest najważniejszy sposób, można powiedzieć, w, w ostatnich latach na to, żeby przeprowadzić faktyczną deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej, tak? czyli zbliżyć ją do lokalnych potrzeb i warunków. Centrum to jest taka struktura, która ma. Szczególnie chyba zadbać o ciężko chorujących psychicznie. Dlatego, że pacjent z zaburzeniami lękowymi prędzej czy później taką poradnię zdrowia psychicznego sobie znajdzie. Ale pacjent chorujący na schizofrenię często musi być jakby z tego niebytu społecznego wyciągnięty, wydobyty. A więc skala pomocy jest niezbędna i potrzebna. Panie rzecznik, ilu w tej chwili pacjentów korzysta z centrów pomocy zdrowia psychicznego? Od 1 września pod opieką Centrum Zdrowia Psychicznego i w Radzeniu Podlaskim i w Chełmie jest do tej pory tak, około 1200 pacjentów. Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zabezpieczył na działanie tych centrów środki finansowe i do końca roku przeznaczymy kwotę ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych. I tu jest pewna dowolność, jeśli chodzi o osoby, czy gospodarzy, czy y, zarządzające osoby y, takimi centrami, jeśli chodzi o zarządzanie finansami. To, to daje Państwu pewną y, możliwość y, przesunięć takich y, uwzględniających potrzeby. Tak, program pilotażowy wprowadził tak zwaną odpowiedzialność za mieszkańców. W związku z tym my mamy pod opieką populację, za którą otrzymujemy ryczałtową zapłatę i możemy te środki skierować tam, gdzie są naprawdę niezbędne. Jeśli więcej osób będzie potrzebować opieki środowiskowej, to tam skieruję środki finansowe, żeby rozbudować ten dział. To działności. ważne dla Państwa. Zgadza się, ponieważ pozwala nam elastycznie reagować na potrzeby zdrowotne pacjentów i nie musimy pilnować wskaźników, żeby wypełnić. Umowę kontraktową. Po prostu się opiekujemy i udzielamy świadczeń tam, gdzie są najbardziej niezbędne. Panie dyrektorze, co zrobić, aby nie dochodziło do takiego zjawiska stygmatyzacji osób, które leczą się psychicznie? Bo niestety w Polsce chyba mamy z takim zjawiskiem do czynienia. Tak, niestety mamy z takim zjawiskiem do czynienia. Musimy coraz więcej i ze wszystkimi rozmawiać, że osoby. Z zaburzeniami psychicznymi, to są normalne osoby, które mogą normalnie funkcjonować w swoim środowisku życia, w swoim ale środowisku pracy, pomoc. ale potrzebna jest im pomoc. Dzięki takiej pomocy, jaką oferują zespoły lecznictwa środowiskowego, ambulatoryjna opieka, zespół zgłoszeniowo-koordynacyjny, oni mogą nie, nie rezygnować ze swojego normalnego życia i nadal funkcjonować. Po prostu trzeba się nie bać, przezwyciężyć, niechęć. I tu też ważny apel do rodzin, pomocy. aby pomagać tym, którzy są obok, jeśli widzimy jakieś niepokojące. Objawy. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, a życząc Państwu i nam zdrowia, zapraszam na kolejny odcinek programu Zdrowie w Twoich rękach już w styczniu 2019 roku, a mówić będziemy o e-zwolnieniach. Do zobaczenia.